Ricardo. A, Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Vectry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Dorota Lewandowska, witam Państwa serdecznie w naszym dzisiejszym programie. Oto jakie materiały przygotowali nasi reporterzy. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łask, wojewódzkie Jaracza Wędrówki w Sieradzu. Zutylizuj swoją choinkę. 29. halowe Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej. Nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, żeby próbować likwidować ten turniej. Gorąco na posiedzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łasku. Radni, zaproszeni goście i mieszkańcy dyskutowali na temat podwyżki ciepła w mieście. Efektem ponad dwugodzinnych obrad było podjęcie uchwały w sprawie cen paliw gazowych. Sesję dla Państwa transmitowaliśmy na żywo. Dzisiaj po serwisie wyemitujemy najważniejsze punkty obrad i rozmowy. Teatr imienia Stefana Jaracza w Łodzi zawitał ze swoim spektaklem do Sieradzkiego Centrum Kultury. Pilotażowy program prowadzony przez województwo łódzkie przyciągnął szeroką publiczność. Projekt będzie kontynuowany i rozszerzany. Wojewódzkie Jaracza Wędrówki, projekt powstały z inicjatywy marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Szrajbera, to teatralny program pilotażowy wychodzący z kulturą w różne zakątki województwa. Spektakle Jaracza odwiedziły już Bełchatów i Skierniewice, a ostatnim przystankiem w ramach wędrówek był Sieradz. Przede wszystkim instytucje kultury województwa łódzkiego chcemy i od początku żeśmy taką politykę przyjęli, aby jak najwięcej trafiały do regionu, do województwa. Filharmonia już od lat tę funkcję wykonuje. Bardzo się cieszę, że udało nam się w tej chwili to do tego grona dołączyć teatr i jestem przekonany, że spotka się to z dobrym odzewem mieszkańców województwa łódzkiego. Będziemy rozwijali tę formułę z całą pewnością. Sieradzanie nie zawiedli i licznie przybyli, by obejrzeć przedstawienie w reżyserii Jacka Bończyka Róbmy swoje, oparte na twórczości Wojciecha Młynarskiego. Publiczność usłyszała niezapomniane piosenki oraz słynne felietony artysty w wykonaniu aktorów Teatru Jaracza w Łodzi. To jest spotkanie po latach, ponieważ myśmy przez 10 lat realizowali projekt jaraczowski, prawda, sceny regionalne. No i w tej chwili bardzo się cieszę z tego powodu, że teraz wracamy do tego. Czy też twórczość Wojciecha Młynarskiego jest jedyna w swoim rodzaju? No świetny początek, dlatego że no, Wojciech Młynarski, jego teksty, jego cała twórczość, no to jest klasą sama dla siebie i wydaje mi się, że w wykonaniu aktorów Teatru Jaracza to będzie bardzo fajnie. Absolutnie będę oglądał i jestem bardzo ciekaw, bo nie widziałem, ja tego spektaklu nie widziałem. Widziałem bardzo dużo spektakli Jaracza. A jestem bardzo ciekaw. No poza tym ja w zasadzie Wojciecha Młynarskiego mogę słuchać w przeróżnych wydaniach i tutaj akurat będzie na pewno bardzo ciekawie. Panie dyrektorze, dziś ostatni spektakl z cyklu wojewódzkiej Jaracza Wędrówki. Jak reagowała publiczność w poprzednich spektaklach, w poprzednich wydaniach? Jakby pan podsumował? To ostatni spektakl z programu pilotażowego, bo wojewódzkie Jaracza Wędrówki trwają dalej i będą spektakle będą nadal rozwijane. Mam nadzieję, że również tu na scenie w Sieradzu. Natomiast co do reakcji publiczności, to jak do tej pory reagowała, myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że dość żywiołowo. Na spektaklu Róbmy swoje w Skierniewicach i w Bełchatowie mieliśmy, o ile pamiętam, parominutową owację na stojąco, więc mam nadzieję, że również będzie ten spektakl podobał się publiczności w Sieradzu. Mam nadzieję, że Państwo również chcielibyście, żebyśmy do Was zaglądali. O to właśnie chodzi w tym programie wojewódzkich Jaracza Wędrówek. Żeby widzowie, nie musząc ruszać się z Sieradza, mogli zobaczyć najlepsze spektakle Teatru Jaracza. A gdyby chcieli się ruszyć, to co ciekawego czeka na nich w Łodzi? Na pewno spektakle, których nie jesteśmy w stanie przywieźć, czyli Zemsta w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród widzów, z rolą, znakomitą rolą papkina pana Bronisława Wrocławskiego. Hobbit w reżyserii Grzegorza Suskiego to z kolei oferta właśnie familijna, można powiedzieć, ale także dla najmłodszych. Pozostałe spektakle, które chętnie bym polecił, niewykluczone, że zagoszczą tutaj na scenie, jeżeli ta współpraca ułoży się dłużej. Ale to jest oczywiście Szklana Menażeria, będąca obecnie w produkcji, Sztuka Jasminy Rezy, Dziady, które będą miały premierę w marcu i wiele, wiele innych.
swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Wojewódzkie Jaracza Wędrówki odwiedzać będą także inne miasta i gminy województwa. Współpraca przy organizacji przedstawień zakłada m.in. wymianę doświadczeń pomiędzy placówkami kultury, integrację mieszkańców czy rozwijanie perspektyw. Sezon świąteczny dobiega końca. Mieszkańcy pozbywają się żywych choinek, pod altanami na odpady pojawia się ich coraz więcej. Co dokładnie zrobić z usychającą choinką? Sieradzki magistrat ma zaplanowane konkretne działania. Choinka przed wyrzuceniem powinna zostać pozbawiona wszelkich ozdób oraz doniczki czy stojaka. W ten sposób przygotowaną choinkę mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej mogą wystawić obok wiaty śmietnikowej w dniach od 4 do 7 lutego. Zostaną one odebrane przez przedsiębiorstwo komunalne 8 i 9 lutego. W przypadku zabudowy jednorodzinnej mieszkańcy mogą umieścić choinkę w brązowym pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne. Konieczne jest wtedy pocięcie jej na mniejsze części. Istnieje również możliwość dostarczenia choinki do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18 oraz w soboty w godzinach od 7 do 15. Sztuczne choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych. Po 3-letniej przerwie do sportowego kalendarza wydarzeń wróciły halowe Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej. W 29. edycji tego turnieju na parkiecie hali 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia rywalizowało 8 najlepszych zespołów dawnego okręgu sieradzkiego. Kibiców, emocji i niespodzianek nie brakowało. Po 3 latach do kalendarza sportowych wydarzeń wróciły halowe Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej. W sobotę na hali 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia rozegrano jej 29. edycję. To impreza, która na stałe wpisała się do krajobrazu sieradzkiego futbolu. Organizatorem wydarzenia był Łódzki Związek Piłki Nożnej. Ja myślę, że to, co tutaj widzimy, to zainteresowanie, ta walka, ten ogromny prestiż tego turnieju, myślę, że to powoduje to, że nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, żeby próbować likwidować ten turniej. Mimo pojawiających się głosów, że on się nie odbędzie, nie. My od samego początku traktowaliśmy to wydarzenie jako tą prawdziwą inaugurację roku piłkarskiego na terenie naszego województwa. W zawodach wzięło udział 8 najlepszych zespołów z terenu dawnego piłkarskiego okręgu sieradzkiego. Trzecioligowa Warta Sieradz, czwartoligowe zespoły Orkana Buczek, Pogoni Zduńska Wola, LKS-u Kwiatkowice i WKS-u 1957 Wieluń oraz 3 najlepsze zespoły sieradzkiej klasy okręgowej. Warta 2 Sieradz, Złoczewia Złoczew i Czarni Rząśnia. Tytułu mistrzowskiego z 2020 roku bronił jedyny trzecioligowiec w stawce. Na pewno przyjechaliśmy tu z nastawieniem, żeby kolejny raz wznieść puchar za pierwsze miejsce. Jak oceniasz tą atmosferę i w ogóle organizację samego turnieju? No bardzo mi się podoba, jest to na pewno fajne tutaj dla miasta, dla zespołów, że możemy pograć sobie w tej przerwie zimowej, trochę taka odskocznia od boiska naturalnego. Na pewno coś fajnego i zawsze chętnie bierzemy w tym udział i zawsze chcemy grać o zwycięstwo. I nowość, druga drużyna Warty również gra w tym turnieju, to jest no, coś chyba fajnego. Chcecie na nich trafić w dalszym etapie? No bardzo fajnie, że jest też drugi zespół, że są dwa zespoły z Warty rozstawione. No i czy chcemy na nich trafić? Najlepiej w finale, jest to możliwe, no i wtedy będzie mecz przyjaźni. Tegoroczny turniej zapisał się w historii z jednego powodu. Warta Sieradz po raz pierwszy wystawiła dwie seniorskie drużyny w mistrzostwach. Oprócz trzecioligowca na parkiecie oglądaliśmy także lidera sieradzkiej okręgówki. Rezerwy Warty prowadzone przez Łukasza Mitka. Dla nas to jest fajne wyróżnienie, że możemy tutaj być, ale uważam też, że swoją grą na jesień na boisku zasłużyliśmy, żeby tutaj móc reprezentować barwy Warty Sieradz jako drugi zespół. Naszym celem jest jak najlepsza gra na hali, pokazanie się z jak najlepszej strony, żeby po prostu kibice, którzy tutaj na hali się zgromadzili, mogli ciepłe słowo powiedzieć o młodym zespole Warty Sieradz. Więc to jest dla nas główny cel. To, co ponad, będziemy traktować już jako sukces i o to gramy oczywiście. Jako, że mamy dwie drużyny Warty Sieradz, to się ciebie zapytam też, czy chciałbyś się zmierzyć z pierwszym zespołem w dalszym etapie? Czemu nie? Oczywiście, no, każdy przeciwnik będzie traktowany poważnie, czy to będzie tak jak teraz Orkan Buczek, czy Pogoń Zduńska Wola w następnym meczu, czy trafimy na pierwszy zespół Warty Sieradz. Oczywiście, jak najbardziej bym chciał i oczywiście jak najbardziej chciałbym ich nawet pokonać, bo sport to rywalizacja i o to w tym wszystkim chodzi. Po wieloletniej przerwie w turnieju wystąpiła Złoczewia Złoczew. Zespół, który jeszcze kilka lat temu grał w sieradzkiej klasie B, po rundzie jesiennej jest wiceliderem tabeli klasy okręgowej. Nastawienie jest jak zawsze o pełną pulę.
Tutaj nie przyjechaliśmy grać tylko to, żeby rozegrać ten turniej. Ja jestem w nowej roli, czyli jakby trenera drużyny. Dużo lat spędziłem na parkiecie tym, także no, chłopaki też są chętni zwycięstwa. Chcemy zagrać tak, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, a hala zweryfikuje. Wiadomo, inny teren, inaczej się gra na hali. No, Złoczewiak była klubem, którym jeszcze nie tak dawno, 4 lata temu była B-klasa. Teraz okręgówka jedna z czołowych drużyn i to widać progres po Was. No wiadomo, że jak się zmienia też infrastruktura, ktoś tam zaczyna zarządzać odpowiednio, to i drużyna się buduje. No, staramy się to robić z głową, bez żadnych tam fajerwerków, ale z głową. 29. edycję halowych mistrzostw ziemi śradzkiej wygrała Pogoń Zduńska Wola, która w finale pokonała po dogrywce Orkan Buczek 2-1. W normalnym czasie gry było 1-1. Trzecie miejsce wywalczyła Warta Sieradz, która w małym finale pokonała LKS Kwiatkowice aż 7-2. Tytuł króla strzelców turnieju z 9 trafieniami na koncie wywalczył Wiktor Płoneta z Warty Sieradz. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Łukasz Matuszczyk z Orkanu, a najlepszym bramkarzem Patryk Wolański z Pogoni. W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa 30. edycja turnieju. LKS Kwiatkowice nie zagra w rundzie wiosennej w czwartej lidze łódzkiej. W poniedziałek do Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło pismo w sprawie wycofania zespołu z rozgrywek. Powodem takiej decyzji jest nie najlepsza sytuacja finansowa oraz ograniczenie dotacji z gminy Wodzierady. Klub z Kwiatkowic nadal reprezentować będzie drużyna rezerw grająca w śradzkiej klasie B oraz drużyny młodzieżowe. Kwiatkowiczanie w czwartej lidze łódzkiej grali nieprzerwanie od sezonu 2016-2017. Po rundzie jesiennej LKS z dorobkiem 19 punktów zajmował 13 miejsce w tabeli. A mówimy tu o drużynie, która jeszcze w sobotę brała udział w 29. halowych mistrzostwach ziemi sieradzkiej i zajęła w nich 4. miejsce. Na tym kończymy nasz dzisiejszy serwis informacyjny. Wszystkie materiały zamieszczamy także na naszej stronie, profilu Facebook i kanale YouTube. Zachęcam do śledzenia, a już teraz zapraszam na dalszą część programu i zapowiadaną relację z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łask. Za sobą ciężkie chwile. Kiedy wracał do domu, zaczynało się piekło. Awantury, wyzwiska, groźby. To było nie do zniesienia. Ale udało się. Pomógł mi Fundusz Sprawiedliwości. Dostałyśmy psychologa, pomoc prawnika. Już jesteśmy bezpieczne. Pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Sesja wyjątkowa pod dwoma względami. Po pierwsze tematu, który elektryzuje miejscową społeczność, po drugie grona, w jakim się odbywała. Na sali byli obecni parlamentarzyści. Pojawili się również główni zainteresowani mieszkańcy miasta. Można było przypuszczać, że atmosfera posiedzenia będzie gorąca. Zgromadzili się przedstawiciele różnych opcji politycznych, posłowie, senatorowie i radni miejscy. Bardzo cieszę się, że mogłam być na dzisiejszym spotkaniu. Niestety w Sejmie nie zawsze możemy rozmawiać i dzisiaj ta możliwość, kiedy są posłowie PiS-u, kiedy są posłowie Platformy, jestem przekonana, że tutaj decyzja zapadła ponad podziałami politycznymi, bo nie mogła inaczej zapaść, ale też trzeba zwrócić uwagę na rzecz oczywistą, która jest do sprawdzenia, która jest w stenogramie. Wtedy, kiedy była debatowana ta ustawa, kiedy było to zagadnienie poruszane w Sejmie, sądzę, że rządzący po prostu nie mieli świadomości, co się wydarzy, na przykład w Łasku. Dla przeciętnego mieszkańca Łasku nie jest ważne tak naprawdę, czyje były poprawki, co się później wydarzyło. I ja to rozumiem. Dla mieszkańców Łasku jest ważne, żeby dzisiaj konstruktywnie załatwić ten temat. I sądzę, że dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu tutaj na sesji nadzwyczajnej, wszyscy dołożyli no, ten taki okruszek do tego, żeby
jednak zmienić te upiorne, powiedzmy sobie, upiorne taryfy? Koszty życia w tej chwili to temat chyba najbardziej wrażliwy, panie pośle, dla każdego z nas. Obok nas są mieszkańcy, którzy reprezentują społeczność Łasku. Jeszcze przed tą nadzwyczajną sesją w takich prywatnych rozmowach we FUAJE usłyszałem z ich słów, że obawiają się, co to będzie dalej, jeżeli te ceny nie ulegną zmianie, jeżeli to rzeczywiście zacznie funkcjonować i obowiązywać. My posłowie także jesteśmy po to, żeby wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i przekazywać rządowi, także w swoich klubach parlamentarnych, to wszystko, o czym mówią ludzie, bo przecież dla ludzi my jesteśmy, nie ludzie dla nas. My mamy pełnić tą rolę służebną i zawsze mówiłem, im masz więcej władzy, tym więcej służby. Nigdy odwrotnie. To my decydowaliśmy się i myśmy chcieli służyć tym ludziom. I to jest nasza radość, nasz zaszczyt i wierzę, że skutki także tego naszego rządzenia będą jak najlepsze. Wszyscy rządzący, którzy podejmują decyzje, tworzą prawo, radni podejmują swoje uchwały. No jeżeli będzie podjęta uchwała, która będzie w jakikolwiek sposób dotykała, może w sposób niewłaściwy, może nie do końca precyzyjny, to zawsze stworzy to jakieś perturbacje. Natomiast myśmy nigdy nie mówili, proszę Państwa, że my jesteśmy geniuszami, że my jesteśmy tak wspaniali, że myśmy nigdy w życiu żadnego błędu nie popełnili. Tylko kto z Państwa rozsądnie przyzna nam rację. Oczywiście ten, który myśli po polsku. Zbyt wiele emocji urosło w tym temacie. Pismo, które zostało zaadresowane do pana Mateusza Morawieckiego, do pani minister Moskwy, jak i do parlamentarzystów 22 grudnia. Ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony. Otrzymałem po nadaniu, więc to był czwartek, kiedy był nadany, piątek 23, potem Wigilia, Święto, więc podejrzewam, że odczytałem to pismo w przerwie międzyświątecznej, między Sylwestrem i Nowym Rokiem i taką interpelację, panie burmistrzu, bo też rozmawialiśmy, ja się tym tematem zająłem, 2 stycznia nadałem do pani minister Moskwy, na ten moment odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem, natomiast w skali kraju za przyczyną takich inicjatyw i wydarzeń jak w Płasku sytuacja czy bieg zdarzeń nabrał bardzo dużej dynamiki i chcę po prostu na wstępie uspokoić Państwa i przekazać informacje, bo tutaj zarówno wiem, że pan senator Maciej Łuczek też u pani minister te działania podejmował, ta sprawa zostanie wyprostowana i będzie obowiązywać ta rekompensata i ta ochrona mieszkańców od 30 września 2022 roku i nie do kwietnia, jak to w pierwszym uchwalonym projekcie, ale do końca tego roku, czyli do 30 grudnia 2023 roku. Drodzy Państwo, walczymy, jesteśmy w stanie, w kryzysie energetycznym, którego od lat nie było i pewnego rodzaju potknięcia i niedociągnięcia, mankamenty zdarzają się. Uznaję, że to był taki mankament i zostanie on na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli od najbliższej środy, bo wtedy Sejm się rozpoczyna, zostanie ta sprawa rozstrzygnięta. Tata, żeby... Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, no przede wszystkim mam takie absolutne wrażenie, że te postulaty, które tutaj dzisiaj padają ze strony Pana Burmistrza i chyba nas wszystkich, są wspólne. Chcemy, żeby nie było podwyżek, żeby ludzie mogli bezpiecznie funkcjonować w tym nowym roku i żeby mieli gwarancję, że te ceny pozostaną na niezmienionym poziomie. Ja się cieszę z tych słów, które tutaj padają, cieszę się ze słów między innymi Pana Posła Ryklika, tylko no, prawda jest też taka, że po pierwsze tych błędów można było uniknąć, a po drugie to też nie jest tak, że nic się nie stało. Tutaj doszło do bardzo poważnych oskarżeń w kierunku samorządu, nie tylko samorządu łaskiego, ale w ogóle samorządu w Polsce. Mam przed sobą głosowanie z 2 września ubiegłego roku, sejmowe głosowanie, które dotyczy gwarancji zamrożenia cen. I tego, że one nie będą wyższe, te podwyżki, niż 40%. To jest głosowanie
To jest poprawka numer 4 z 2 września 2022 roku i każdy z Państwa w internecie może to sprawdzić. Więc błędów, które dzisiaj dotyczą mieszkańców Łasku, po prostu można było uniknąć. Bo to, co powiedział pan burmistrz, jest bardzo ważne. Wszyscy muszą być traktowani w sposób absolutnie równy. Często mówimy o konstytucji, ona się pojawia też w tej debacie publicznej. Artykuł 32 konstytucji mówi jasno. Wszyscy są równi wobec prawa. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym ani gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Nie mogą być też dyskryminowani mieszkańcy jednych bloków kosztem innych bloków. Nie może być tak, że mieszkańcy Łasku płacą o 200 czy 300% więcej niż mieszkańcy spółdzielni na przykład w Warszawie albo w Łodzi albo w jakimkolwiek innym mieście. To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że te postulaty są wspólne. I dlatego ja się cieszę, że ten głos padł, bo on w jakimś sensie jest takim promykiem nadziei, że te sprawy zostaną rozwiązane, ale też pamiętajmy, co się wydarzyło. I chciałbym, żebyśmy wszyscy, obojętnie czy jesteśmy radnymi, posłami, jakąkolwiek funkcję pełnimy, żebyśmy wtedy, kiedy ustalamy różnego rodzaju kwestie, które dotyczą ludzi w gminie Łask, w Sieradzu, w Zduńskiej Woli, w jakimkolwiek innym mieście, pamiętali, że każda ta decyzja wpływa na setki, tysiące, na miliony osób w naszych miastach, i że musimy nie później naprawiać błędy, tylko starać się, żeby ta ustawa od początku była jak najlepsza. Ja nie byłem na tym proteście, bo nie mogłem być, był tylko dyrektor mojego biura, który miał tam po prostu obserwować, co się dzieje i przekazać mi wszystkie informacje. Ja miałem wtedy bardzo ważne inne zajęcia, ale przyjechałem już na tą tak zwaną kontrolę, gdzie byliśmy w PESO i rozmawialiśmy na temat cen energii. I bardzo chciałbym tutaj podkreślić, też nie pytam, jakie pani ma poglądy, chciałbym podkreślić naprawdę dużą fachowość pani księgowej, która odpowiadała nam na każde pytania, miała wielkie dwa segregatory, otwierała na właściwych stronach każde pytanie, każde wyjaśnienie, ono miało miejsce, niezależnie od tego oczywiście, czy to nam się podobało, czy się nam nie podobało, ale gratuluję fachowości. Natomiast z przykrością stwierdziłem, że na jednym z portali osoba, która brała udział w tym spotkaniu, a poza nami, czyli posłami, panem radnym, dyrektorem mojego biura, no były tylko dwie osoby, tam był pan prezes i była pani księgowa. No nie wiem, kto z państwa no używał wobec nas twierdzeń, że szczery nam poopadały, prawda? Że to jest po prostu brak elegancji. I nie chciałbym też, żebyśmy w ten sposób się wzajemnie traktowali. My Państwa traktujemy absolutnie szacunkiem. I teraz, kiedy Państwo mówiliście o tych swoich problemach, oczywiście podkreślaliśmy to, że gaz został zakupiony po ponad 800 zł i to na 2 lata. Że dzisiaj ceny gazu są znacznie niższe. Że można próbować nowych uregulowań, nowych rozwiązań. Kiedy Państwo mówiliście też o tym, że wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Drodzy Państwo, zadam takie no pytanie, pewnie to retoryczne, bo nawet nie oczekuję dzisiaj odpowiedzi. No to dlaczego tam, gdzie mieszkaniec nie miał żadnego wpływu, żadnego, nikt go tam pewnie nie pytał o zdanie, czy on będzie zasilany z takiej kotłowni, czy z innej kotłowni, czy z takiego paliwa, czy z innego paliwa. Po prostu ci ludzie płacą za cudze decyzje, nie za swoje, za cudze decyzje. Nie wiem, czy jest możliwe uśrednienie cen, żeby wszyscy, tak jak w domu, ponosili wspólne koszty. Po pierwsze, widać, że ta sesja i to wszystko, co się stało, spowoduje, że ta sprawa zostanie załatwiona. Ale trzeba przyznać, że dopiero była potrzebna aż ta sesja i trzeba było tego całego ruchu wokół tej sprawy, żeby ta sprawa została załatwiona. I panie pośle Woźniak, chciałbym się do pana zwrócić, bo to jest tabela cen ciepła tutaj, którą pan dostał też od pana burmistrza, która pokazuje zupełnie jasno, że w Otwocku, w Wągrowcu, w Nowym Tomyśle, w Darłowie, w Tomaszowie Mazowieckim, w Tczewie, w Mogilnie, w Czuchowicach, w Międzyrzeczu, we wszystkich tych miastach i wielu innych. Taryfy są jeszcze wyższe. I tam ludzie są w tak samo albo też trudniejszej sytuacji niż tutaj. My dzisiaj walczymy o Łask.
Walczymy o to, żeby ludzie w Łasku nie dostali podwyżek. I od samego początku można było tych błędów uniknąć. I właśnie o tym rozmawiamy. Tutaj pojawiały się pytania ze strony państwa radnych w trakcie wypowiedzi, jakie to były poprawki. Tu jest wszystko czarno na białe. Wystarczy zobaczyć na stronach sejmowych, senackich. Ja państwu podałem numer poprawki, datę. Kto jak głosował, to jest wszystko do sprawdzenia w 2 minuty. I tego całego zamieszania nie musiałoby być, gdyby od początku sprawa była jasna. Cały czas mnie niepokoi to, że tyle tych emocji, mimo wszystko, takie może osobiste odczucie, było do końca niepotrzebne. Że można było wcześniej usiąść wspólnie porozmawiać, no spróbować szukać tych dobrych rozwiązań. Bo tego typu emocje chyba do niczego dobrego mimo wszystko nie doprowadzają. Szanowni panie redaktorze, szanowni państwo, dzień dobry. Panie redaktorze, tak jak pan powiedział, jestem tego samego zdania od samego początku i jak państwo przyjrzą się moim wypowiedziom, to od samego początku zaznaczaliśmy na sesji, na której się dowiedzieliśmy o tej sytuacji. Prosiliśmy o rozmowy, zaznaczaliśmy tutaj charakterystycznie, że chcielibyśmy wcześniej rozmawiać o takich tematach trudnych dla mieszkańców. Ale mi brakowało, tak powiem, bo się znamy, szanowni państwo, ja tylko wielu lat. Dokończę wypowiedź, tak. Brakowało mi w trakcie tego protestu mieszkańców takiego normalnego spotkania z przedstawicielami władz, spółdzielni, z mieszkańcami. Tak. Z tego co wiem, to chyba ta sala gdzieś tam była przygotowana, proszę, że można było usiąść i normalnie wtedy już spróbować rozmawiać. Panie redaktorze, nic mi nie wiadomo na ten temat, że sala była przygotowana. Chcielibyśmy w większym gronie rozmawiać, żebyśmy mieszkańcy mogli wcześniej reagować, wcześniej pomagać. I cieszę się, że nasi parlamentarzyści przyjechali do nas. No nie wcześniej... tylko oddajmy... Tak, ale nie mówię o dzisiejszym spotkaniu. Powiem panu szczerze, że... Posiedzenie wcześniej... było wyjątkowe, bo parlamentarzystów mogę skończyć, panie różnych opcji było naprawdę wielu. Tak. Ja nie mówię o dzisiejszym nie tylko spotkaniu. Łask jest im leży na sercu, ale i w ogóle... Panie redaktorze, nie. Idźmy w jedną stronę, bo no powiem tak, panu szczerze, ja nie idę w jedną stronę, bo mogę... przed chwilą rozmawiałem z panem posłem Woźniakiem, który również o tym właśnie mówił i podpieram się tylko słowami, które miałem przyjemność usłyszeć. No tak, też mówię, ja nie mówię o dzisiejszym spotkaniu, tylko mówię o wcześniejszych i cieszę się, że parlamentarzyści mieli tą odwagę przyjechać tutaj, stawić temu czoła. Będziemy od tej pory się spotykać wszyscy dużo wcześniej, jako Rada, jako pan burmistrz, jako pan przewodniczący, będziemy mogli usiąść, przedyskutować trudne sytuacje. Warto rozmawiać, niech pan mi uwierzy, jak mamy przyjemność zaobserwować dzisiaj, prawda? Także cieszę się, że ta sytuacja tak została wypracowana i myślę, że będzie to miało pozytywny rezultat dla naszych mieszkańców i o to nam wszystkim chodziło. Sesja była niezwykle pouczająca, ale zacznę od tego. Zawsze twierdziłem, twierdzę i będę twierdził, że z tym sporem, tutaj w tym sporze występuję po stronie mieszkańców. Ci mieszkańcy mają absolutnie rację, tylko nie godzę się na to, że jak to w przysłowiu napisano czy powiedziano, kowal zabił, cygana powieszono. Dlatego, że obecni tu parlamentarzyści PiS-u przyznali, że ustawa została sknocona, że natychmiast będą działać, żeby tą ustawę zmienić, znowelizować tak, żeby te ceny przynajmniej, jeżeli nawet będą rosły, to nie tak gwałtownie. I co ja słyszę, jeżeli radni mówią, że za mało było wiedzy, że za późno informowani. Nie reagowaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, bo były poprawki Senatu, o których to była mowa, gdzie właśnie zapewniono czy zabezpieczono przed tak gwałtownym wzrostem cen za gaz. Ja przypomnę państwu, 6-krotny wzrost cen gazu. To kto za to ponosi odpowiedzialność? Jeżeli my ciągle słyszymy, jak spółki państwowe są świetnie funkcjonują, a proszę państwa, PGNiG podniosło marżę z 10% do 40% przy tak wysokich cenach. To jest rozwój w biały dzień. Teraz, jak wszczęła się awantura, ja twierdzę, że dzięki właśnie temu wszystkiemu, co się w Łasku działo, tym naszym pismom, zresztą parlamentarzyści tu niektórzy mieli odwagę to potwierdzić, to te działania zostały podjęte i w tej chwili PGNiG już wystąpiło do naszej spółki, żeby renegocjować tą cenę, że są skłonni cenę obniżyć. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, że 40-procentową marżę w tak trudnej sytuacji PGNiG nalicza. Jeszcze jest dwa szansa zdania tylko dla mieszkańców Łasku na to, żeby renegocjować tą umowę. No ja jestem przekonany, umowę, tyle było tutaj publicznych przyrzeczeń parlamentarzystów, że myślę, że to się
rzeczywiście zmieni i rzeczywiście te ceny będą w jakichś rozsądnych granicach. Tu była tylko garstka niestety reprezentująca mieszkańców, bo z konieczności, szanowni państwo, prawie 20 tysięcy ludzi państwo logistycznie nie byliby w stanie dzisiaj zaprosić. Ale wielu ludzi rozumie, jak sytuacja wygląda, jak się im pokazuje, bo my nie mamy niczego do ukrycia, wszystko pokazujemy w sposób jasny, czytelny, no to jest oczywiste, że ci ludzie rozumieją. Przecież, szanowni państwo, to zawsze podkreślam jedno, popieram protest mieszkańców, ale jednocześnie jasno to mówię. Ja prędzej zrezygnuję z funkcji, niż doprowadzę do upadłości jedną czy drugą spółkę albo poprzez takie działania upadłość spółdzielni mieszkaniowej, bo dramat dla mieszkańców wtedy się rozpocznie. Efektem ponad dwugodzinnych obrad było podjęcie uchwały w sprawie cen paliw gazowych. Rada Miejska w Łasku apeluje do parlamentarzystów o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ustanowienia niższych cen zakupu paliw gazowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej do wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania mieszkań zajmowanych przez gospodarstwa domowe. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i przekazana parlamentarzystom. Kontynuacją nadzwyczajnej sesji w Łasku i sprawy wzrostu kosztów ciepła będzie program Na każdy temat, którego gośćmi byli prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łasku Arkadiusz Szymczak oraz prezes Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Nowakowski. Witam państwa w kolejnym programie Na każdy temat, chociaż to jest to jak gdyby kontynuacja tego, co zadziało się na nadzwyczajnej sesji radnych z Rady Miejskiej w Łasku. Moi goście w dniu dzisiejszym, prezes Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Nowakowski i prezes PES-u pan Arkadiusz Szymczak. Nie mieliście okazji, szanowni panowie, wyartykułować jeszcze pewnych spraw podczas sesji ważnych dla mieszkańców, w związku z tym postanowiłem zakończyć właśnie w taki sposób kwestie dotyczące sesji nadzwyczajnej i tego, co z niej wynika. Sporo czasu poświęcono PEC-owi na nadzwyczajnej sesji. Wiadomą rzeczą jest to, że ten mankament ustawowy, o którym pan poseł Woźniak mówił, najprawdopodobniej, jak wynika ze słów, szanowni państwo, posła Rechlika, i nie tylko, zostanie naprawiony. Zresztą rząd w dniu wczorajszym zapowiedział zmiany i spadek cen ciepła. Oddaję panu głos, bo widziałem, że miał pan parę słów do powiedzenia tytułem ad vocem w trakcie tej sesji. Niestety nie udało się. Tak, oczywiście. Chciałbym się na początku odnieść, proszę państwa, do pytania. Dlaczego przedsiębiorstwo zakontraktowało gaz na 2 lata? Więc tu woli wprowadzenia. Przedsiębiorstwo oczywiście aktualizuje na bieżąco cenę gazu na giełdzie towarowej. Już to robimy to od początku roku. Widzieliśmy cały czas tendencję wzrostową. Muszę nawet powiedzieć, że w miesiącach wakacyjnych cena gazu na giełdzie towarowej osiągnęła poziom 1400 zł netto za megawattogodzinę. My cały czas obserwowaliśmy powoli, że ta giełda spadała, bo rosła do góry, więc były wahnięcia. W momencie, kiedy już byliśmy tak mocno pod ścianą, że musieliśmy już zakontraktować cenę gazu, podjęliśmy taką decyzję z końcem roku, że kontraktujemy gaz przy cenie 807. Był to kontrakt oczywiście dwuletni. Z tego powodu, że przy kontrakcie jednorocznym cena byłaby dużo wyższa. Przy kontrakcie dwuletnim mieliśmy cenę 807, co nam dało maksymalną cenę za gigajoula 294 zł. Czyli w tej sytuacji konkretnie podpisując ten kontrakt, zarobiliście jak gdyby w tamtym momencie. Kontrakcie. W tamtym momencie, tak. Bo to trzeba powiedzieć, że no, giełda jest organizmem prawie że żywym. Ona reaguje cały czas na pewne zachowania polityczne, gospodarcze i ekonomiczne, co oczywiście w tym roku było to wszystko nieprzewidywalne, bo i wojna, i ta cała sytuacja gospodarcza naprawdę bardzo negatywnie wpłynęła na zachowania giełdy. Oczywiście cena giełdowa to jest jedno, ale to, co nam przedstawia PGNiG jako ofertę, to zawsze jest cena wyższa, dlatego że oni jeszcze muszą sobie doliczyć marżę. No tak, ale w trakcie sesji tej nadzwyczajnie padły słowa, że no będą warunki, i to ze strony posłów, do tego, żeby renegocjować tą umowę, ten kontrakt, prawda? No i jesteśmy na tym etapie, tak? Tak, oczywiście.
My jako przedsiębiorstwo już wysłaliśmy pismo pod koniec roku do PGNiG z prośbą o renegocjację tej naszej umowy, tego kontraktu. Czego pan oczekuje jako prezes? Ja oczekuję oczywiście właściwego podejścia PGNiG do sytuacji na rynku mieszkańców, odbiorców indywidualnych, ale tak samo i rządu. Powiem szczerze, bo tak, w tym momencie mieszkańcy budynków wielorodzinnych zasilanych w ciepło systemowym, tak, są traktowani nierówno. My tak, to już wiemy, bo o tym rozmawialiśmy na sesji. Oczekuję tak naprawdę po tym, co się odbyło na sesji, po tych wszystkich pismach, które wysłała spółdzielnia, na które wysłał pan burmistrz, że w końcu rząd podejmie taką decyzję i ureguluje tą ustawę z 15 grudnia, gdzie da możliwość zakupu przedsiębiorstwu ciepła, czy paliwa gazowego w cenie tej 200 zł za megawattogodzinę. Czyli taniej o ile razy? O 4. Znaczy tak, mieliśmy 807, a tutaj jest cena ustawowa jest 207. No i oczywiście, że ta marża będzie zdecydowanie niższa. Powiem tak, przy tej cenie zakupowej, tej 200 zł za megawattogodzinę, wtedy nie wchodzimy w ogóle w rekompensaty, bo cena gigajoula byłaby maksymalna 123 zł. Jasne. Panie prezesie, usłyszał pan oczekiwania prezesa PEC-u. Miejmy nadzieję, że te zapowiedzi rządu i to, co posłowie z różnych opcji mieli do powiedzenia podczas tej nadzwyczajnej sesji, przełoży się na konkretne działania i to jak najszybciej, bo czas niestety ucieka, ale załóżmy hipotetycznie w tej chwili, że są nowe przepisy prawa, że jest ustawa, że pan prezes wie, jak w tej chwili wygląda cena gigajoula, mówię tutaj o tym cieple systemowym, tak, i możecie usiąść poważnie, przyglądając się tym przepisom prawa, zastanowić, jaki algorytm postępowania i jaka ta cena powinna być w spółdzielni mieszkaniowej. Jak pan to widzi? Na wstępie powiem, że no, ucieszyło mnie to, co usłyszałem, bo to jest dla dobra naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że to się spełni. Zresztą no, jest potwierdzenie w mediach już rządowe. Także tu chyba się już wycofać no, z tego na razie ministrów o tym mówią. Oczywiście, w jaki sposób to zostanie załatwione, jest kwestią zawsze pod znakiem zapytania, bo dopóki nie będzie ustawy. Ale zakładamy, że jest ustawa, to podstawa dla pana, żeby działać. Podstawą dla mnie jest oczywiście taryfa przedsiębiorstwa, czyli musi uzyskać taryfę przedsiębiorstwo. Oczywiście też jest możliwość, że w tej ustawie będzie poziom rekompensaty, czyli z chwilą wejścia w życie ustawy, bo też są zapowiedzi, że być może będą wstecz, to trudno powiedzieć, mówię bo to na tym, bo to jest pytanie. Jeżeli będzie ustawa, to wtedy cena z rekompensatą już ta niższa wchodzi praktycznie no, automatem, jest kwestia daty i w tym momencie no, my automatycznie dokonujemy no, przeliczeń zaliczek do tego poziomu i do państwa wysyłamy informacje zmieniające no, wymiar czynszu. Tak to wygląda. Ale ja PEC-owi i mieszkańcom życzę jak najlepiej przy tych renegocjacjach. Załóżmy, że ta cena czterokrotnie spada, tego się trzymajmy. Załóżmy, że ma pan te dokumenty na stole w formie przepisów prawa konkretnych już, które zobowiązują was do podjęcia działań. Jest ustawa, wszystko od tej strony prawnej jest ok. I na przykład, czy jest teoretycznie taka możliwość, żeby ci, którzy zapłacili, otrzymali rekompensatę, jeżeli prawo na to pozwoli od stycznia? Bo przecież ten mankament. Znaczy, tutaj, proszę prawny państwa, był ewidentny, prawda? Tutaj zasada jest taka, że my i tak opłaty w zakresie centralnego ogrzewania są zaliczkowe. I tak jest rozliczenie całego sezonu. I co do złotówki, jak w tych rozliczeniach wyjdzie, jest rozliczenie, każdy otrzymuje indywidualnie. Także tu nikt w konsekwencji nie nadpłaci. Oczywiście, no może być kwestia, że są osoby, których nie było stać na przykład w takiej wysokości. Na pewno w tym momencie no zostaną zmniejszone i ewentualnie z możliwością no, odliczenia tych nadpłat. Także tutaj Czyli ta sprawa jest otwarta, wszystko jest przed nami, nie ma żadnych problemów. Tak. Oczywiście czekamy tylko na przyklepanie i oczywiście wyjście z prawem, bo tak musimy postępować. Właśnie o to chciałem zapytać, bo mówi pan, że jest pan zadowolony z jednej strony, że ta sesja miała miejsce. Ja powiem szczerze, ku mojemu zdziwieniu byłem zaskoczony bardzo pozytywnie, że tylu posłów w trosce o ceny ciepła, nie tylko w Łasku, ale i w ogóle przyjechało na to spotkanie, na zaproszenie pana burmistrza i przewodniczącego
Rady i chwała im za to. Czego pan się tak konkretnie spodziewa i w jakim czasie, żeby podjąć skuteczne działania sprzyjające spółdzielcom, przede wszystkim na korzyść mieszkańców? To znaczy posiedzenie Sejmu, bo tu jest zmiana ustawy, to musi się odbyć na posiedzeniu Sejmu, czyli jest planowane na 25, bodajże 26. Ja liczę, no, że zostanie to wprowadzony już ten porządek. O styczniu już pan myśli. W styczniu, myślę. Czyli im szybciej, tym lepiej. No ale to będzie pierwsze czytanie, oczywiście to później idzie. Czyli tutaj w zasadzie no, możemy się liczyć no, w zasadzie na decyzję taką ostateczną, że to będzie najwcześniej w połowie lutego. No bo tak sobie, tak to działa niestety to. Kiedy pan, panie prezesie, ma już umówiony termin na konkretne spotkanie ja z PGNiG i renegocjacje? Dopowiem jeszcze tutaj jedno słowo, bo wczoraj rozmawiałem z panem prezesem Izby Ciepłowniczej, z panem Jackiem Szymczakiem, który też mnie poinformował, że bierze udział w tych wszystkich negocjacjach i ustaleniach tej nowej ustawy i zapewniał mnie, że ta ustawa ma wejść 1 lutego, z początkiem miesiąca. Także tak przynajmniej. Czyli ta ustawa poprawiona rzeka, tak, która będzie. Nie od 1 stycznia, tylko od 1 lutego. Tak. Czyli styczeń jeszcze zostanie w takim układzie. Znaczy tego nie wiemy, czy nie będzie się prawo działało w styczniu. Czy w treści ustawy nie będzie zapisu, że obowiązuje od 1 stycznia i trzeba będzie na przykład dokonać zwrotów, czy tam tak zwanych rekompensat ze strony, czy tym, którzy już ponieśli jakoweś tam koszty? No myślę, że tak powinno być, bo ustawa obowiązywała od 1 stycznia. I chyba wszystkim zależy nam po tym, jak się to wyprostuje, jak najszybciej, żeby każdy zapłacił rzeczywiście tyle, ile powinien zapłacić i jakie koszty powinien ponieść. Jeżeli mogę, to ja tylko bardzo powiem, proszę. Że ustawa, ten projekt rządowy przewiduje rekompensaty. Ja chcę przypomnieć, że no, nasz wniosek był dalej idący, aby przedsiębiorstwa ciepłownicze dla budownictwa mieszkaniowego miały właśnie no, taryfę gazu, tak jak gospodarstwa domowe. Ja myślę, że czy tak, czy nie, to w parlamencie taka dyskusja też jeszcze powróci, bo mówię, no tak żeśmy zresztą no, występowali. Mówi ale pan o tym wniosku petycji, pod którym zbieraliście podpisy, tak? Tak. Zresztą, no i pod pismami, które były wcześniej, bo chcę powiedzieć, że no, chcę tutaj podziękować, bo naprawdę bardzo duży oddźwięk. My żeśmy nie chodzili po domach, bo mogło być jeszcze więcej. Tutaj sami ludzie no, przychodzili, także no, naprawdę odzew duży. Zresztą chcę powiedzieć, że mieliśmy także jako spółdzielnia odzew z całego kraju, gdzie no, ten problem w większym lub mniejszym stopniu no, istniał. Także na pewno te nasze pisma i działania wspólne no przyniosły efekt i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Czyli z pewnością bardzo pozytywnie przełożyło to się również na problem, który dotyczy, przecież oglądaliśmy te słupki, prawda, różne, tam Międzyrze czy nie tylko, tak dużo wyżej od Łasku na listach, co nie zmienia faktu, że w Łasku jest też w tej chwili drogo, zdecydowanie za drogo, tak, jeżeli te marże, nie marże, to wszystko na spokojnie ktoś tam poprawi. I ta ustawa, szanowni państwo, poprawiona, wejdzie, tak jak tu pan prezes mówi, ma szansę wejść 1 lutego, to będziecie mieli chwilę czasu na to, żeby to wszystko po prostu jako spółdzielnia mieszkaniowa i w ogóle zarządcy wyprostować i tym, którym powinniście zwrócić pewne środki wynikające z tej ustawy, jeżeli takie zapisy będą, to zrobicie, prawda? Ja tylko chciałbym no, tutaj powiedzieć, że no czy tak, czy nie, jak państwo widzicie projekt rządowy, to za ciepło będziemy płacić drożej, bo tutaj się mówi o 40%. Czyli bo są sytuacje... I powyżej 40 rekompensat. Ale to może takie trochę hipotetyczne, bo poczekajmy chwilę, tak dokończę na treść ustawy. Tak? Stało się jak się stało, mleko się rozlało. Dobrze, że to spotkanie się w Łasku moim zdaniem odbyło, patrząc z boku na to przedsięwzięcie. Dobrze, że była taka reakcja ze strony innych miast. Dobrze, że sporo przedsięwzięć wyszło właśnie z tego Łasku z korzyścią nie tylko dla mieszkańców miasta, ale z korzyścią również dla mieszkańców wielu innych miast. Tak? Na zakończenie powiem tylko tyle, że może ta atmosfera dyskusji była zbyt emocjonalna. Tak? Jeżeli to nie przeszkadzało w takiej merytorycznej rozmowie
Państwu w trakcie tych nadzwyczajnych obrad, to dobrze. A jeżeli trochę to przeszkadzało, no to szkoda, że tak to się odbyło. Ale rzeczywiście to jest taki historyczny moment, bo na sali obrad spotkało się naprawdę wielu parlamentarzystów, wszyscy nastawieni pozytywnie, chcący pomóc, Szanowni Państwo, nie tylko mieszkańcom, jeszcze raz podkreślam, Łasku, nie tylko zarządcom, nie tylko prezesom PEC-u, ale wszystkim, którzy tego doświadczyli po prostu w Polsce, prawda? Ponieważ ten problem dotknął całą Polskę, nie tylko Łasku. Bo dotknął. Tak. Bo dotknął. W trakcie nadzwyczajnej sesji jeszcze jedna sprawa mnie tak poruszyła, panie prezesie. Mówię tutaj o takich systematycznych spotkaniach z mieszkańcami, mieszkańcami w państwa zasobach i tego, że wiele spraw nie konsultujecie, że robicie to sami, nikt nic nie wie. A z tego, co się orientuję, przyjeżdżając przez wiele lat do Łasku, wiem, że to jest nieprawda. Przecież takowe spotkania z mieszkańcami realizujecie. Oczywiście, no my jako w zasadzie jedna z nielicznych grup sfery życia gospodarczego musimy mieć walne zgromadzenie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców i to imiennie, każdy dostaje zaproszenie, także no jest to kworum, na którym no można poruszać wszystkie tematy i na którym są. Czyli był pan trochę zaskoczony tym problemem. Byłem zaskoczony, no dlatego, że też na te spotkania zapraszamy przedstawicieli PEC-u, wodociągów, jak i burmistrza. Także no poza jednym, gdzie był okres taki epidemiologiczny i chodziło o to, żeby w skrócie poruszyć, to praktycznie na każdym walnym no, ci przedstawiciele są. Natomiast na pewno na tych spotkaniach były zawsze informacje o podejmowanych działaniach inwestycyjnych. Ale proszę Państwa, no tutaj no, nikt nie przewidzi pewnych decyzji, które się podejmuje w normalnych czasach, kiedy jest, powiedzmy, w miarę stabilne ceny. Tutaj no, sami ludzie prywatni mieli problem z wyborem wersji ogrzewania. Ja już powiem, że bardzo popularny kiedyś był olej, czyli ludzie też później zmieniali, mamy tutaj do czynienia no ze zmiennością warunków i nie zawsze te decyzje podejmowane no są najlepsze, także... Znaczy decyzje były najlepsze, tak? Wtedy były najlepsze, nikt z nas wróżką jako taką nie jest i sytuacja jest podobna w PEC-u, tak? Podmioty gospodarcze podejmujące decyzje inwestycyjne z reguły no, korzystały tutaj z preferencyjnych kredytów, gdzie trzeba było przedstawić audyt energetyczny opracowany przez... Ja też pamiętam sytuację z PEC-u ileś lat temu przy okazji modernizacji kotłowni. Mieszkańcy Łasku wyrażali duże swoje zadowolenie, że to powietrze, jakość powietrza z roku na rok jest coraz lepsza, że jesteśmy zdrowsi, tak? No bo to były po prostu takie czasy i warunki. Parę lat temu, konia z rzędem temu, który by przewidział, że sytuacja geopolityczna aż tak się zmieni i dostępność do źródeł, do paliw jako takich będzie chociaż taka, powiem jaka będzie. Państwu, że niektórych członkowie no, zgłaszają i tak problem w tej chwili, bo przecież funkcjonują te zwłaszcza hybrydowe kotłownie węglowe, tak. No to narzekają, że nieraz im zabrudzi, zwłaszcza są podczas prac konserwacyjnych, tak. Zwłaszcza czyszczenia kominów. Zgłaszają uciążliwości, także to tak wygląda. Szanowni Panowie, ja tylko życzę Panom tego, żeby ta ustawa i przepisy prawa były jasne, precyzyjne, żeby mieszkańcy nie musieli się zastanawiać, kto ma rację, czy robicie dobrze, czy źle, żeby po prostu ta ustawa i przepisy do Was trafiły jak najszybciej i żeby jak najszybciej ta sytuacja po prostu w miarę możliwości w dzisiejszych czasach wróciła tutaj właśnie w Łasku, do normalności. Dziękuję bardzo za udział w programie. Przepraszam bardzo za tak wczesną porę, ale chciałem po prostu nagrać Wasze refleksje i spostrzeżenia z tego spotkania bezpośrednio po sesji nadzwyczajnej. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy za uwagę. Państwa gośćmi byli prezes Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Nowakowski. Dziękuję Państwu. Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Arkadiusz Szymczak. Dziękuję. Telefony do Panów są. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania z tym związane, no to Panowie są otwarci, pracownicy Panów również. Dzwońcie, pytajcie. Myślę, że w krótkim czasie będziemy mieli dużo więcej informacji.
Dziękuję jeszcze raz Czesław Zasiński za uwagę i zapraszam już do oglądania kolejnych programów na każdy temat. Klub Obywatelski Sieradz zaprasza na spotkanie z Maciejem Laskiem, posłem na Sejm 9 kadencji i byłym przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 19 stycznia w sali 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu o godzinie 18. Pierwsza część spotkania poświęcona będzie dyskusji pod hasłem Polska centralna czy lokalna. W części drugiej gość będzie odpowiadał na pytania mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału. Spieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne, dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie z ludzkiej perspektywy. Kolejna edycja kampanii pod hasłem Trenuj z wojskiem rusza już w ferie zimowe. To podstawowe, 8-godzinne, bezpłatne, przyjazne i profesjonalne przeszkolenie wojskowe prowadzone przez wykwalifikowanych zawodowych żołnierzy. Sieradzka jednostka wojskowa czeka na zgłoszenie. Wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i kontakt, a można to zrobić w dowolny sposób. Wysłać maila, zadzwonić, przyjść osobiście. Więcej informacji na stronie internetowej 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Pierwsza okręgowa stacja kontroli pojazdów w regionie PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13. W ramach przeglądu uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w pojazdach do 3,5 tony. Zapraszamy! Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Wektrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia. Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizje, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Dzięki mocy funduszy europejskich inwestycje w województwie łódzkim to nie tylko pokaźne sumy, a zmiany widoczne gołym okiem. To multum rozwiązań i rewitalizacji, które sprawiają, że dobrze żyć w łódzkiem. Fundusze europejskie z ludzkiej perspektywy. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie,
zdanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Dzisiaj to już wszystko. Na kolejny program w imieniu Beaty Michalskiej zapraszam w piątek po godzinie 18. A zobaczą w nim Państwo, jak przebiegają ferie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu. Na dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. O, i takie coś narysowałem. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Jeżeli posiadasz płaską, niezacienioną, przynajmniej 2-hektarową działkę, zgłoś się do nas. Grupa Kapitałowa PGE, lider energii odnawialnej w Polsce, szuka gruntów pod budowę farm słonecznych. Wydzierżawimy grunty 4, 5, 6 klasy w pobliżu stacji elektrotechnicznych i posiadających dostęp do drogi. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 340 8201 lub przez specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej. Kolejne spotkanie z Turcją. Turcja zagościła na mapie moich podróży jakieś bodajże 3 albo 4 lata temu. Kolejny raz, dlatego że za pierwszym razem to moje spotkanie tureckie zakończyło się wielką miłością. Ja Turcję bardzo lubię, bardzo chętnie ją odwiedzam, oczywiście z naciskiem dużym na Stambuł. Pozwoliłam sobie zacząć tą prelekcję, czy to spotkanie, zdjęciem walizki, dlatego że do Turcji pierwszy raz poleciałam z walizką. Do tamtego momentu zawsze podróżowałam z plecakiem podręcznym, natomiast na walizkę zdecydowałam się, ponieważ uznałam, że pewnie dużo nawiozę. Tak się też stało, natomiast też z walizką wiąże się taka anegdota, ponieważ kiedy wylądowałam już na lotnisku Atatürk'a w Stambule, to mając mały plecaczek ze sobą, zupełnie zapomniałam, że mam walizkę. I szczerze mówiąc, wybiegłam z lotniska i musiałam się potem wracać, ponieważ zapomniałam odebrać walizkę z lotniska. Dlatego tym razem, jak leciałam, to już została podpisana, a ja cały czas w głowie miałam przez cały lot, że mam ze sobą walizkę, więc muszę ją odebrać. Bardzo lubię latać. Gdyby można, dlatego najchętniej w ogóle wybieram takie podróże, które wymagają długich lotów. Ja się czuję w samolocie jak w domu. Jeśli mam tylko długi lot, to natychmiast przebieram się w dresy i kapcie i generalnie uznaję, że jestem w domu. No i Stambuł, Turcja. To są takie hasła, które wyzwalają zawsze u mnie mnóstwo uśmiechu i pozytywnych emocji. Może dlatego, że to jest taki gwar całego świata w jednym miejscu. To jest magia zapachu, magia barw. Cały Stambuł to przede wszystkim właśnie taka baśń, która tam trwa i trwa, niezależnie od tego, ile tam jestem i czy tylko na Stambule się zatrzymuję. Bo tym razem była to podróż, słuchajcie, dłuższa. 3 tygodnie, pełne 3 tygodnie. To był Stambuł, to była Konya, to była Bursa, Tars, Adana. Czyli takie miejsca już, gdzie niekoniecznie turyści docierają, a jeśli docierają, to właśnie samotnie, nie raczej taka zmasowana turystyka. Ale oczywiście zaczynam od Stambułu. Zawsze zaczynam od Stambułu, mimo że nie są to najtańsze loty, mimo że można by sobie gdzieś tam indziej wylądować, to Stambuł, dlatego że on mnie zawsze pozytywnie nastraja.
Stambuł to Bosfor oczywiście, niezależnie od tego, czy ląduję o 23 i docieram do centrum o północy, czy też jest to blady świt, zaczynam swoją przygodę, swoje spotkanie z Turcją właśnie od Bosforu. Od tych pięknych widoków, od tego zapachu, który się tam niesie. No, dla mnie miejsce przefantastyczne i naprawdę no, być w Stambule, czy w ogóle być w Turcji, nie zahaczyć o Stambuł, nie zahaczyć o Bosfor, to jest no, na pewno duży nie tak. To, co zawsze mi się kojarzy w ogóle z Turcją i to, co bardzo lubię, chociaż wiem, że wielu osobom przeszkadza, bo się też z takimi opiniami spotykałam, to jest nawoływanie imama do modlitwy, tak? Ezan. Natomiast no, na mnie to wpływa fantastycznie. To, kiedy to jest nawoływanie kilka razy w ciągu dnia, zawsze się budzę właśnie z dźwiękiem ezanu i zawsze tak zasypiam i miałam taką fajną, taka sympatyczna myśl, anegdota, kiedy miałam hotelik położony dosłownie tuż obok dwóch meczetów i kiedy w jednym meczecie zaczynał się ten śpiew, za chwilę umilkł i już myślałam, że będę mogła w tą drzemkę kolejną jeszcze wpaść, to rozległ się ezan z drugiego meczetu. Więc to taka, no na pewno klimat zupełnie niesamowity. Symbolem Bosforu, symbolem Stambułu właściwie jest mewa. To też kolejna historia. To są straszne złodziejki. Mieszkające w hotelach, czy w hostelach bardziej, bo ja się zatrzymuję w takich miejscach głównie. Największą frajdą, myślę, dla turystów są posiłki na tarasach. Każdy najmniejszy hostelik stara się taki taras mieć, no bo to się cieszy największą popularnością wśród turystów. Zupełnie inaczej się je i relaksuje, kiedy się ma przed oczami właśnie Bosfor i te przepływające statki i panoramę Stambułu. No ale to się też wiąże właśnie z tym, że odwiedzają nas mewy. I kiedy sobie naszykowałam jakieś tam śniadanie, kiełbaski, poszłam po kawę, to kiedy przyszłam do stolika, to już połowa śniadania była w dziobie mewy, ponieważ no, wiadomo, ona potraktowała to jak swój posiłek. Druga mewa natomiast była ewidentnie zawiedziona, ponieważ nie zdążyła się poczęstować. No to są właśnie takie tarasiki. Kiedy ja mówię taras, to może się to kojarzyć z jakimś takim miejscem bardzo ekskluzywnym. Natomiast to naprawdę to zwykle są stoliki, parę krzeseł czy jakieś ławy. W lepszych miejscach są to jakieś dywany czy obrusy. Natomiast w takich podstawowych wersjach, które ja wybieram, to jest właśnie po prostu tak, jak wygląda na zdjęciu. Natomiast no, widok uważam świetny. Tutaj akurat był taki hostel, który był bardzo blisko Bosforu, więc ja wychodząc z niego miałam dosłownie dwa kroki. Stambuł, czy w ogóle Turcja, to jest życie uliczne. Życie uliczne, które ja bardzo lubię i korzystam z niego w każdym wymiarze. To jest od rana do późnych godzin nocnych. Zresztą ja właśnie tak zawsze zwiedzam, kiedy wychodzę niemal bladym świtem z jakimś ułożonym planem lub nie, wracam z reguły późną nocą, no bo chcę wykorzystać zawsze ten czas jak najwięcej. Chociaż w przypadku Turcji wiem, że ja tu wrócę, to i tak wydaje mi się, że jak tu przyjadę, nie wiem, w przyszłym roku, to coś będzie innego i nie zobaczę tego, co jest teraz. To przede wszystkim kuchnia uliczna i takie czerwone wózki tak się wpisały w krajobraz Stambułu, że naprawdę trudno sobie to miasto wyobrazić bez nich. Kukurydza, kasztany to jest to, co tam dostaniemy, ale oczywiście dostaniemy też całe mnóstwo słodyczy, więc Turcja dla osób, które lubią słodkie, no jest rajem, dla osób, które lubią słodkie, a nie mogą tego zjeść, no to nie polecam zdecydowanie, bo naprawdę, no albo będziemy cierpieć, albo będziemy się denerwować. To jest akurat tego, w ogóle to konia i tutaj też chciałam zwrócić waszą uwagę na to, że młody chłopak kryje się za plecami swojego ojca bądź też starszego brata i to im głębiej jedziemy w Turcję,
tym częściej jest to spotykane. Jeśli gdzieś tam jest samotna kobieta, która, i mimo że nawet są to jakieś miejsca turystyczne, chociaż no w przypadku koni to tak troszkę pewnie mniej, to ten kontakt wzrokowy, czy kontakt w ogóle właśnie z młodszym mężczyzną, no nie do końca się udaje. To już oni gdzieś tam tą barierę, blokadę stawiają. I tak jak tutaj widać, pan widział też, że ja jestem z aparatem, więc od razu widać było, że turystka, więc gdzieś tam się krył. A słodycze oczywiście pyszne, ociekające tłuszczem, smażone, ale pyszne. Lahmacun, czyli takie placki, najprostsza potrawa, w ogóle najtańsza, mega się można najeść do syta, zresztą bardzo, bardzo dobre i do dostania wszędzie, także placki güzlem, takie trochę nasze naleśniki z różnym nadzieniem. Ja bardzo lubię z najprostszym ziemniaczanym, to jest taka typowa uliczna kuchnia, bo to z reguły jest pani przy takiej dużej patelni. Ona smaży, ktoś tam z rodziny zbiera zamówienia i to potem do ręki się dostaje. No i oczywiście simity, czyli takie bajgle obsypane sezamem. Tu jeszcze güzlem, już takim troszkę lepszym wydaniu, bardziej bogatym. No i oczywiście to wszystko trzeba czymś popić. Najlepiej pić oczywiście soki. I co ciekawe, ja w ogóle nie jestem fanką soków i będąc tu w Polsce w ogóle ich nie pijam. Natomiast będąc w Turcji, pierwsze co robię, to idę i kupuję sobie sok z granata, bo no jeszcze się nie spotkałam chyba w sumie tak pysznego. A jeżeli spotkałam, to na pewno mówimy to o ulicach Izraela, Jerozolimy czy Tel Awiwu. W Turcji teraz, kiedy miałam to trochę więcej czasu, skupiłam się, jeśli mówimy w ogóle o Stambule, to skupiłam się na miejscach troszkę mniej turystycznych, czyli opuściłam Pałac Dolmabahçe, czy Topkapı, czy Hagia Sofię i zdałam się na takie trochę rady tubylców. To oni mnie pokierowali właśnie na najfajniejsze, myślę najbardziej kolorowe i znane z internetu dzielnice Balat i Fener. Kolorowe to już widać. I to jest też Turcja taka, która, gdzie to już są takie miejsca, do których nie dotrze przeciętny turysta, na pewno nie ten turysta z wycieczką. To jest takie podglądactwo, zaglądamy w okna po prostu zwykłych mieszkańców. Tu też zwróćcie uwagę, bo bardzo ładnie widać wkomponowane oczy proroka, tak? Oko proroka, czyli taki amulet, który będzie strzegł domostw, firm przed złym okiem, przed jakimiś złymi życzeniami. I to jest właśnie Balat i Fener, te kolorowe uliczki. Te miejsca pełne szeptów przeszłości, bo tutaj mówimy w ogóle o społeczności ormiańskiej, mówimy o Żydach, Grekach, którzy zasiedlali te miejsca. I ten klimat pozostał właśnie w tych dwóch dzielnicach. To są fantastyczne murale, to są przepiękne takie uliczki, gdzie od rana do wieczora tętni życie. To są fantastyczne miejsca, idealne do zdjęć. Ja mówię o tym, że są miejsca takie może trochę pomijane przez turystów, ale na pewno wkraczają tam pieniądze. Wiadomo, że pieniądze też wymuszają pewne zmiany, więc tutaj przybywają bardzo często cyfrowi nomadzi po prostu, czyli ta praca zdalna gdzieś tam przybywają z zagranicy, gdzieś tam wynajmują sobie malutkie jakieś pokoiki czy mieszkanka. I no, oni też nadają kolory tym miejscom. Tu jest akurat też fajna rzecz, coś takiego jak taka czytelnia czy dom dla dzieci. Nie wszystkie dzieci stać na pójście do szkoły, więc w takich miejscach też się o edukację dzieciaków dba. No i oczywiście wracając jeszcze do tematu tej kuchni czy kawiarenek tureckich, tak potrafią właśnie wyglądać kawiarenki, tak? Czyli malutki stoliczek, malutkie krzesełka i czasem to jest po prostu jeden stolik i dwa krzesła i już mamy szumnie nazwaną kawiarnię, gdzie się fantastycznie siedzi. Lubię bardzo to zdjęcie, dlatego że ten pan mi się tak pięknie tu wkomponował w ogóle w tą czerwień.
Bo mamy tu na tych drzwiach, na tej bramie właściwie flagę. I to też w Turcji jest ciekawe i to mi się bardzo podoba, że oni tą flagę właściwie mają wszędzie, czy to w restauracjach, czy w sklepach, w bankach. Flaga jest na bluzkach, butach, skarpetkach, bieliźnie, po prostu wszędzie. Oni ma, to jest taki niesamowity patriotyzm jak dla mnie. Poza tym no, też mówimy o wizerunku Atatürka. Ale tu bardziej bym się skupiała na tym panu, ponieważ on jest taką kwintesencją tego, co ja widzę w ogóle w Turcji, czyli ja wasz, co oznacza powoli. Turcy mają czas. Turcy się nigdzie nie spieszą. Dla Turków Yabancı, czyli obcokrajowiec, będzie jakiś w ogóle szalony, że on się gdzieś spieszy i czegoś w ogóle chce na już. Bo Turcy owszem zrobią to na już, ale na przykład na za tydzień. Tak? Oni uważają, że w ogóle nie ma powodu do pośpiechu. No i tutaj wciąż jeszcze Balat i Fener, czyli te uliczki naprawdę no, stworzone do spacerów. No i to jest właśnie to, o czym mówiłam, czyli knajpki i flagi. Oczywiście ich przybywa w związku ze świętami, które się odbywają, które mają miejsce w Turcji. Czy to święta no, głównie narodowe, związane właśnie z Atatürkiem. To wtedy tych flag jest w ogóle mnóstwo, ale pomijając święta jest ich również dużo. Balat i Fener to też coś, na co ja potem już nigdzie nie mogłam trafić. To w tym kieliszku, czy w tej szklaneczce, to jest sok z czerwonej bazylii. No właśnie, bo idąc w ogóle do jakiejś tam knajpki, kawiarenki, szczególnie gdzieś tam na uboczu, mówimy o tym, że no jesteśmy sensacją na pewno, więc Turcy będą chcieli z nami rozmawiać. I nieważne, czy my porozmawiamy po turecku, czy po angielsku. Po turecku no ja coś tam się uczę, ale no na pewno nie na tyle, żeby swobodnie porozmawiać. Po angielsku też nie każdy Turek będzie chciał czy umiał. Natomiast wszyscy mówimy w jednym języku, w którym się świetnie idzie porozumieć. Jest to język machania rękami po prostu. Więc jeżeli sobie nie radzimy w żadnym innym języku, to dogadamy się za pomocą rąk. I szło nam zupełnie dobrze, nawet świetnie. Pan poczęstował mnie przepysznym sokiem z czerwonej bazylii. Podobno do kupienia, ale nie mam pojęcia gdzie, bo nie trafiłam w całej Turcji właśnie na to. No i tutaj to, co jeszcze o Balat i Fener można powiedzieć, to, że łączy na pewno religię, ponieważ mamy meczety, mamy synagogę i mamy także kościół, tu akurat kościół świętego Szczepana. Ale oczywiście, bo cały czas pozostajemy jeszcze w Stambule, Stambuł to też inne dzielnice, tutaj akurat wieża Galata. No i wszędzie to oko proroka, które ma strzec, ono jest wykorzystywane na filiżankach, na ozdobach, tu ręka Fatmy czy też Miriam, bo to akurat nie tylko mówimy o religii muzułmańskiej. Okolice wieży Galata już bardziej turystyczne, ale da się oczywiście znaleźć takie zaułki, gdzie spotkamy się z takim no, życiem po prostu nie dla oczu turystu, nie dla oczu turysty. Tutaj na przykład no, widać też, to też jest kwestia, słuchajcie, tego jak Turcy mieszkają, bo nam się kojarzą bloki czy kamienice no, z jakimś tam standardem. Natomiast tam owszem będą takie bloki właśnie w tym wymiarze, o którym my myślimy, ale nie jest ich dużo. Natomiast więcej jest takich po prostu stawianych trochę na oko. I właśnie tak większość tych ulic zamieszkałych wygląda. Dla mnie Stambuł to przede wszystkim część azjatycka, czyli Üsküdar i Kadıköy. To są chyba takie najbardziej serialowe dzielnice. No ja oglądam seriale tureckie, bo to też najłatwiej się, tak prawdę mówiąc, uczyć języka po prostu właśnie z tureckich seriali. Przepiękne, no i tam, słuchajcie, macie już taką Turcję, bo
Tak jak mówię, gdzieś z biurem podróży jednak się człowiek nie zapędzi w takie dzielnice, czy w głąb tych dzielnic, bo nawet jeżeli mówimy o Uskudar, no to wycieczki gdzieś tam spotykałam na promenadzie, a już dalej nie. Dla mnie w ogóle Uskudar to przede wszystkim meczet Mihrimah. Mihrimah Dżami, tak brzmi pełna nazwa. Przepiękne miejsce. Ja w ogóle jestem, bardzo lubię bajki, legendy, więc zawsze gdzie jestem, staram się odnaleźć te odrobinę baśni. No i Mihrimah Dżami to właśnie coś, co jest po prostu czystą magią. Mihrimah Dżami znaczy słońce i księżyc. To jest w ogóle historia pięknej miłości sułtanki Mihrimah i architekta Sinana. No, nie dane im niestety było być ze sobą, ale on dla niej wybudował dwa meczety. Jeden na zlecenie jej ojca, a drugi jako wyraz swojej miłości. No i właśnie ten Mihrimah Dżami to jest ta miłość kamienna właśnie Sinana. A tu jest meczet Rustema Paszy, bo jak mówiłam, że Sinan i Mihrimah nie mieli szczęśliwego zakończenia, no bo ona została wydana po prostu za mąż za kogo innego. No, nie każda turecka baśń kończy się szczęśliwie, niestety. Ale oczywiście Rustema Pasza również miał przepiękny meczet. Koty. Koty, zwierzęta, to jest kolejny obraz Turcji. Bardzo mi się zresztą podoba podejście do zwierzaków, bo psy są chipowane, nawet jeżeli żyją na ulicy, to po prostu się o nie dba. No a koty to już w ogóle piedestał. Królują wszędzie, jak idziemy gdzieś do knajpki czy coś i kot nam skoczy na kolana i próbuje zjeść z talerza, to nie gonimy go, bo to on jest u siebie. Tu jest przytulona do Mihrimah Dżami fantastyczna knajpka z cudnym widokiem na ten meczet. Pajeder kahve. Szerbet, który tam serwują, lukrecja i wiśnia zaklęte w kieliszku. Pyszna rzecz. Podobno czerwony sułtan zawsze podawał, jeśli komuś chciał uciąć głowę. Nie wiem, dlaczego dostałam akurat ja czerwony. Podobno jest również biały, no ale nigdy, byłam tam kilkukrotnie, serwowano mi zawsze czerwony. Fantastyczne widoki, słuchajcie, właśnie z tarasu tej restauracyjki, tej kawiarenki właściwie. Zresztą najpiękniej się patrzy na Stambuł właśnie z dachów, tak, z tarasów. Wygląda cudnie, co zresztą widać. No i coś, co dla mnie na mnie zrobiło w ogóle ogromne wrażenie, bo mamy były pałac ślubów, który był w ruinie, miał w ogóle zostać chyba zburzony, a okazało się, że zrobiono z niego świetną, fantastyczną wręcz przestrzeń, coś jak biblioteka, czytelnia, ale miejsce także koncertów, wykładów. No i oczywiście jest tam też kawiarenka, w której się można pić kawy, herbaty, czy zjeść coś słodkiego. Miejsce naprawdę świetne. Też, bo to jest cały czas, jesteśmy właśnie w tym pałacyku kultury. No i zejście do biblioteki też cały czas w tym pałacu. No dla mnie po prostu jak zejście do baśni. No, jeśli nasza biblioteka miałaby mieć takie wejście, to ja jestem jak najbardziej za i oddaję do rozważenia. Chodziło o wygodę dla moich rodziców, bo jest to dom moich rodziców, do którego chętnie wracam, i chodziło o czyste powietrze. Mieliśmy do tej pory piec, w którym rodzice palili drewnem. Musieli sami zaopatrzyć się w to drewno, chodzili do lasu, wykupywali asygnaty, więc to była naprawdę ciężka praca dorwala. Stwierdziłam, że już czas z tym skończyć, chociaż zawsze twierdzili, że to jest wspaniała przygoda, ale nie w tym wieku.
Palenie w piecu to też była przygoda kolejna, bo codziennie trzeba było ten piec rozpalić. Wiązało się to też z ogromnym stresem, bo trzeba było rozpalić ten piec, a potem przypilnować. No nie zawsze to się udawało. Czasami tato zapominał o tym, w grzejnikach już huczało, baliśmy się, że to wszystko wybuchnie, więc naprawdę to była stresująca przygoda. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby wymienić piec na wygodniejszy dla nich. Wsypują raz w tygodniu pelet i już mogą być spokojni, mają ciepło. Z programu Czyste Powietrze zdołaliśmy wymienić piec na ekologiczny, na pelet. Ociepliliśmy cały dom i wymieniliśmy również drzwi. Myślę, że te inwestycje dzięki tym dotacjom zostały przyspieszone. Jest to inny komfort życia, przede wszystkim dla osób, które, tak jak może moi rodzice, są starsi i po prostu już potrzebują tego komfortu życia. Więc warto po prostu z tego skorzystać. O dotacji dowiedziałam się przede wszystkim od swojego znajomego, który podpowiedział, że można to zrobić przez internet, więc cała ścieżka była dosyć wygodna. Mam do czynienia z różnymi dokumentami i urzędami, więc myślę, że to jest stosunkowo proste. Trzeba mieć oczywiście jakąś wiedzę, jakie zasady są, żeby tę dotację przyjąć, ale jeżeli to już się wie i ma się w domu dokumenty dotyczące tej własności, to jest to już stosunkowo proste. Weź dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie czystepowietrze.gov.pl. Czyste powietrze!
Jeżeli posiadasz płaską, niezacienioną, przynajmniej dwuhektarową działkę, zgłoś się do nas. Grupa Kapitałowa PGE, lider energii odnawialnej w Polsce, szuka gruntów pod budowę farm słonecznych. Wydzierżawimy grunty 4, 5, 6 klasy w pobliżu stacji elektrotechnicznych i posiadających dostęp do drogi. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 340 8201 lub przez specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej.